Cześć, tu Ernest! W tym filmiku mamy do omówienia ostatnie zmiany na polu bitwy i mnóstwo wycieków, o których musicie wiedzieć. Jak co każdy nowy sezon z każdym dniem pierwszego tygodnia, odkrywamy jakieś sekrety. Jak na przykład to, że kurczaki zostały usunięte. Ale to nie wszystko. Niedawno dowiedziałem się, że po zebraniu owoców sadzonki można je szybko odrosnąć, rzucając w nie 3 porcjami siorba. Można do tego użyć zgrzewek lub siorbownicy. Trik działa raz na sezonkę, więc aby to powtórzyć, musielibyście zasadzić nowe nasionko. Spójrzcie sami, ile lutu można dzięki temu zgarnąć. Jest za to też nawet niemało expa. Jeden zebrany złoty owoc z super doładowaniem daje ponad 2000 expa. Mała uwaga, siorb nie ulepszy owoców. To zmienia się tylko co zerwanie chwastów. O, i pamiętajcie, aby chwasty zrywać po zebraniu owoców, aby zebrać jeszcze jedną partię cennego lutu. Niestety nie działa to na mityczny owoc, ponieważ po zebraniu mityka nasion roślinka więdnieje i resetuje się. Dodam jeszcze, że to, jaki mityk wypadnie z naszej roślinki, zależy od tego, w jakim biomie ją zasadzimy. Dajcie znać, którą z tych broni wybierzecie. W plikach gry również odkrywane są ciekawe nowości. Hypex na swoim Twitterze dał znać, że twórcy gry zdają się pracować nad motocyklami. Obecnie wykorzystują one te same animacje, co ujeżdżanie zwierząt i zapowiada się na to, że zawitają na wyspę jeszcze w tym sezonie. Motory miałyby 2 miejsca, turbo i co fajne, funkcję driftu, którą możecie kojarzyć z wózków golfowych. Im dłuższy drift, tym większe przyspieszenie. Inną nowością na horyzoncie jest tryb pierwszoosobowy. Na dzień dzisiejszy zdaje się być na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale wow! Duża część społeczności Fortnite od lat marzyła o trybie pierwszej osoby, przez co powstała masa konceptów. Na evencie sezonu drugiego rozdziału drugiego był nawet błąd, który blokował naszą perspektywę w pierwszej osobie. To był oczywiście niezamierzony błąd, związany ze scenką eventową w pierwszej osobie, ale już wtedy nawet jakoś to działało. Można było biegać, strzelać, budować, choć kręcąc 90 można było puścić pawia. A teraz, gdy mamy tryb bez budowania, pierwsza osoba miałaby sens. Do omówienia mamy jeszcze mnóstwo innych nowości, ale zatrzymajmy się na chwilę przy temacie ostatniej aktualizacji. Jednym z minusów sezonu trzeciego według graczy Fortnite jest system punktów doświadczenia, który wydaje się być wyjątkowo mozolny. Twórcy gry z tego powodu podwoili ilość punktów zdobywanego expa w grze za eliminację, odkrywanie miejscówek itd. oraz aktywowali super doładowanie expa. Ale to nie wszystko. Ponadto twórcy gry dali znać, że w aktualizacji 21.10 pojawią się nowe misje i wydarzenia, w których przez całe lato będzie można zdobywać expa. Tym samym potwierdzili, że zbliża się letni event. Jak co roku. Pod koniec czerwca 21 lub 28 zostaną aktywowane specjalne wyzwania pełne expa i darmowych nagród, jak na przykład te graffiti. A do sklepu powrócą letnie skiny oraz pojawi się kilka nowych. W tym niektóre skiny z konceptów od Epic Games. Mam nadzieję, że dodadzą w końcu tego futrzaka. Poza tym do plików gry dodano z powrotem pojazd deski do surfowania, więc ona również powinna wrócić na pole bitwy w zwykłych trybach. W tej samej mini aktualizacji zwiększono pojemność baterii kolojazdu o 30%. A wczoraj zmieniły się dropy sadzonek. W niebieskich owocach nie znajdziemy już apteczek, małe potki nie wypadają już z fioletowych, ale mają gwarantowane 2 duże potki nie wypadają już z mitycznych, a zamiast tego dropił 6 zgrzewek. Po drodze dam znać, że ujawniono nowy pakiet PS Plus, zawierający skina Blizzard Bomber i jej plecak. Nowy pakiet PS Plus będzie do odebrania już niedługo, w okolicach połowy miesiąca. By the way, to trochę dziwne, że na lato dają zimowego skina. Dalej w temacie skinów to rzućmy okiem na dodatkowe nagrody w karnecie. Za 2 tygodnie zostaną ujawnione style za super poziomy na ten sezon, na 3., 4. i 5. karcie. Na 2. karcie za to powinny być dodatkowe style, które Epic Games przypadkiem ujawniło przedwcześnie. Wiemy, że Eevee będzie miała jeszcze jeden letni styl z niebieskimi spodniami, a Adira otrzyma styl z kozacką maską. Lotnia Klika za to może otrzymać biały styl. W karnecie na graffiti uderzenie burzowego wędrowca zaś widać jego nadchodzący biały styl, który też wygląda nieźle. Na ekranie wczytywania Klika za to widać nadchodzące części do jego układanki, jak na przykład głowa pani Misi. Widzimy tu też, że będzie można pomalować jego korpus. Style do reszty skinów są jeszcze nieznane. Indiana Jones za to zawita na pole bitwy za miesiąc. Poznamy wtedy również oficjalnie resztę jego zestawu. Dzięki wyciekom wiemy, jak będzie wyglądać jego ekran wczytywania, na którym widzimy, że jego lotnią będzie prawdopodobnie złoty ponton. Oraz, że otrzyma dodatkowy, poharatany styl, nawiązujący do filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Jones ma jeszcze ukrytą wbudowaną emotkę. Zobaczcie sami! Do tego w plikach gry skrywają się 2 nowe graffiti ze skinami z konceptów od Epic Games. Możemy się spodziewać, że niedługo wejdą do gry w jakichś pakietach lub do sklepu za fodolce. Nie mogę się doczekać, bo wyglądają kozacko. Jeszcze jeden nowy, bardzo ładny skin
ukrył się na ekranie wczytywania drzewo z karnetu. Skin ten powstał na podstawie konceptu autorstwa Gigi. Wróćmy do tematu wycieków i nadchodzących przedmiotów. Kolejny ciekawy wyciek jest od In The Shade i dotyczy nowej sekretnej funkcji sadzonek, dzięki której moglibyśmy postawić portal do innego miejsca na mapie. Sadzonka wygenerowałaby wiązkę energii, niszczącą wszystko na swojej drodze, a przy sadzonce i na końcu tej wiązki powstałby portal do końcowej lokalizacji. Być może będzie to specjalna zdolność sadzonek rzeczywistości, działająca jak portal Rave z Apex Legends. Taka funkcja dla sadzonek ma sens, biorąc pod uwagę fakt, że są one ściśle związane z punktem zerowym. W plikach gry są również wzmianki o przedmiotach związanych z tornado i burzami. Mają to być dwa itemy do rzucania o nazwie kodowej Superburza. In The Shade wstawił na swojego Twittera filmik, jak wczesna wersja tych przedmiotów funkcjonuje w grze, ale jak widać są niedokończone i nie wiadomo, czy to przypadkiem nie jest jakiś porzucony pomysł. Pierwszy przedmiot uderza graczy w pobliżu z pioruna, a drugi, no nawet nie wiem, co tutaj się dzieje. Ze zwiastuna tego sezonu wiemy, że na pole bitwy w niedalekiej przyszłości pojawiły się następujące bronie. Wyrzutnia ostrzy do pił, która będzie niszczyć wszystkie struktury na swojej drodze. Widzimy też, że powrócą złom szczeliny oraz wyrzutnia pajęczyn Spidermana w nowym wydaniu. Hypex napisał, że ponadto ma wejść jeszcze wyrzutnia fajerwerek. Epic Games co roku z okazji Dnia Niepodległości obchodzonego 4 lipca w USA dodaje do gry jakieś fajerwerki, więc to pewnie to. Szykuje się jeszcze nowa potężna strzelba IPM, który strzelałby coraz szybciej przy ciągłym strzale. Teraz chciałbym omówić pokrótce wydarzenie połączenia światów Fortnite i Marvela. 8 czerwca miał premierę pierwszy numer komiksu z serii Fortnite Marvel – Wojna Zerowa. Każde wydanie tego komiksu zawiera jeden unikalny kod do odpowiedniego skina Fortnite. W pierwszej części jest to skin Spider-Man Zero, który wygląda niesamowicie. Tutaj chciałbym bardzo podziękować Epic Games za podarowanie mi go przedwcześnie. To chyba mój ulubiony fortnite'owy skin Spider-Mana. W drugim numerze komiksu będzie kod na malowanie będący mieszanką stylu Iron Mana i siódemki, w trzecim będzie nowy zbierak ostrzy Wolverine i tak dalej. Wszystkie te przedmioty pojawią się później w sklepie, z czego to Spider-Man ma wejść podobno 17 czerwca. W opisie zostawię linki do kilku stron, z których możecie zamówić pierwszą część. W komiksie będzie mnóstwo ciekawostek o świecie Fortnite i wyjątkowy kod na tego super skina, który trzeba wpisać na stronie Epic Games. Fortnite przekazał też kilka szczegółów na temat wydarzenia Podium 2.0. Zniszczone budynki w wykrzywionych wieżach zostaną zastąpione najlepszymi kreacjami z trybu kreatywnego, które twórcy mogą zgłaszać do 16 czerwca. Projektanci poziomów z Epic Games wyróżnią po 3 najlepsze budowle z 3 kategorii budynków. A następnie w grze odbędą się głosowania, podczas których my, gracze, wybierzemy, co ma wejść do gry z każdej kategorii. Jest też kilka newsów z areny. Graczom, którzy wbili przed tegosezonowym resetem przynajmniej ligę profesjonalną, powoli rozdawane jest wyjątkowe malowanie, prezentujące wbity poziom areny. A na polu bitwy w trybach turniejowych usunięto heavy snipy i granaty uderzeniowe. Dalej, mam dla was dobrą wiadomość o Clombo. Wielu z was, tak jak i mnie, zawiódł fakt, że po tych wszystkich zapowiedziach powrotu Clombo na mapie i wycieku animacji tańca na start sezonu trzeciego otrzymaliśmy jedynie jego czaszkę. To było brutalne ze strony twórców gry, ale Pek udało znać, że dla Clombo dodano nowe punkty odrodzenia oraz muzyczkę, która teraz leci w tle. To oznacza, że powróci. Kiedyś. W końcu powróci. Swoją drogą to chciałbym wam bardzo podziękować za zakupy z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. W ramach podziękowania podsyłam wam dawkę Luni. Mam również nowe info na temat Juice WRLD'a w Fortnite. W moim pierwszym filmiku o sezonie trzecim mogliście już usłyszeć, że manager Juice WRLD'a podrzuca raz na jakiś czas społeczności Fortnite podpowiedzi, które sugerują, że Juice WRLD zawita do Fortnite. No i ponadto, ostatnio World Nation na Instagramie opublikowało, że współpraca Juice WRLD i Fortnite może wkrótce mieć miejsce. Na co manager Juice'a odpowiedział emotką ognia. Jesteśmy chyba coraz bliżej tej współpracy. Poza tym, według FireMonkey'ego do gry, niedługo powrócą wyzwania z głosówkami, które będą związane z fabułą Fortnite tego sezonu. I co ciekawe, w okolicach 5 tygodnia za zadanie będziemy mieli zbadać tajemnicze artefakty. Zakładam, że pod lupę zostanie wzięte drzewo rzeczywistości, a następnie ta tajemnicza postać. Dalej, marka odzieżowa Timberland ogłosiła współpracę z Fortnite w typie kreatywnym. Być może wejdą jakieś skiny z logiem Timberland? Na koniec mam dla was mini sekret z wyspy, który poznałem dzięki jednemu z moich widzów. Mianowicie, na plaży przy sekretnym włazie z tej chatki leci muzyczka glutków. Tym koralowym akcentem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. Do zobaczenia w busie bojowym.